komedię kryminalną. Słuchajcie, będzie się działo, naprawdę. Nie będziecie wiedzieć nic, co się dzieje, aż do końca. Jest! Udało się, jadę do Petrzy! Zapomniałam torebki z samochodu. Nie mam ani dyktafonu, ani telefonu. Nigdzie nie wracam. Jeszcze to królewskie my uzna, że się spóźniłam i odwoła wywiad. Ja jestem doskonałą dziennikarką. Mam dobrą pamięć. W razie czego jest autoryzacja, to się poprawi. Powiedział pan, że czas nie jest już moim problemem i że nie mam już deadline'u. To wszystko się zgadza. Czas już nie jest problemem, ani praca. Ale nikt pani nie zwolnił. Wręcz przeciwnie. Kupili dla pani piękne bukiety kwiatów. Jakie kwiaty? Ja nie mam żadnych urodzin. Po takim wywiadzie z pana szefem, to oni dadzą mi awans. No, gdyby dała im pani wywiad z szefem, to pewnie byliby bardzo zaskoczeni. Ale niestety większość z nich nie uwierzyłaby w to, co by przeczytała. Nie, pan nie docenia tego, jak ja piszę. Uwierzą. Od tylu lat czytają oni i wciąż nie wierzą w jego możliwości. Jestem bardzo dobrą dziennikarką. Tak, wiem, wiem. Dobrze. Ale czas skupić się na innych sprawach. Wróćmy do naszej weryfikacji. Panie Piotrze, spróbujmy się dogadać. Ale tu się nie ma co dogadywać. Wszystko jest postanowione. Ja tylko chcę opuścić to zwariowane, świecące miejsce. Jesteś tu i nic na to nie poradzisz. Ale nikt nie wie, że ja tu jestem. Pana szef mnie jeszcze nie widział. Szef wie. My wiemy. Dobra. Dam wam na piśmie, że nic nie widziałam i nic nie słyszałam. Zresztą ja naprawdę nic nie widziałam. Ela, to nie ma sensu. Za dużo mówią. Zawsze chcą, żeby z nimi rozmawiać i analizować. Czy ja naprawdę tak nieskładnie mówię? Czy ona specjalnie przekręca moje słowa? Sensacji szuka wszędzie, dosłownie wszędzie. Co? A mi powiedzieć prawdę? Ale jak? No przecież miałem tak delikatnie. Może delikatnie się nie da. Może delikatnie się nie da. Delikatnie się nie da. Czemu się nie podoba mój strój? Mam coś zmienić? Strój nie jest najważniejszy. Liczy się wnętrze. Dobra, zapytam szefa. Tylko dziś mamy dla siebie. Wszystkim wam się wydaje, że jesteście nieśmiertelni. A macie tylko jedno życie. Tylko jedno. Którego, o czym ty mówisz? Jaki samochód? Dokładnie był to Mercedes E320 granatowy. Podobno dla kobiet to ważne, jaki kolor ma samochód. Jaki granatowy samochód. Dobra, Piotrek, słuchaj, źle się czujesz. To chcę usiąść, ja ci pójdę, przyniosę coś do picia, okej? Okay? Tylko powiedz, co i skąd mam przynieść. Elu, próbuję ci powiedzieć, że nie żyjesz. Wpadłaś pod samochód i zginęłaś. To był wypadek. Gwałtowna śmierć. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Pójdziesz teraz do nieba. Co ty nie powiesz? Wiesz co, gdybyście się troszkę lepiej przygotowali do tej maskarady, to ty byś wiedział, że taka droga to niekoniecznie. Słuchaj, ja jestem nie do końca wierząca, wiesz? Nie, znaczy, przepraszam, w Boga wierzę. Tylko do kościoła nie chodzę. Nie no, skoro Bóg jest wszędzie, to może być pod każdym krzaczkiem, nie? O, no dobra, dobra. W ogóle się nie zajmuję tym tematem na co dzień. Czy mogę cię o coś zapytać? No. Jakie jest twoje najlepsze, pełne spokojnego dobra wspomnienie? Bo ja wiem. Chyba zawsze lubiłam pojechać nad morze i pogapić się w wodę. A jak długo tak siedziałaś i patrzyłaś? Faceci. Że jak wy nic nie rozumiecie, no czas się wtedy nie liczy. Jest dobrze.
I już. I masz odpowiedź. Jaką znowu odpowiedź? Czas się wtedy nie liczy. Jest dobrze i już. Czas dla ciebie teraz nie istnieje. Tylko, że ja zawsze wstawałam i szłam do pracy, do życia. Tak, ale czasami wieczorem siadałaś z kieliszkiem wina w ręku i myślałaś o tym, co straciłaś. Ludzie często myślą, że śmierć ich nie dotyczy. Niebo zaś uważają za dziwne, nudne miejsce. Chyba nie do końca wierzą, że mogą tu trafić. Dobra, gdyby tak było, gdyby tak się stało, że ja bym umarła i trafiła na taką weryfikację, to powiedz mi, dlaczego akurat ja miałabym trafić do nieba? A dlaczego miałabyś nie trafić? A widzisz, bo ja się już dawno temu wkurzyłam na Boga. No to jak źle działa na ziemi, to raczej nie jest wiara. Powtarzam ci, trzeba w kogoś wierzyć, żeby się z nim kłócić i dyskutować. A więc jest to wiara. Zresztą szef ciebie wierzy i to jest najważniejsze. Nie, nie, nie. Ja naprawdę, ja oszalałam, że ja dalej z tobą rozmawiam. W tym waszym okrągłym korytarzu musi być jakieś wyjście. Ja je znajdę. A, słuchaj, powiedz swojemu szefowi, że ja rezygnuję z wywiadu, dobrze? Piotruś, a tobie chciałam podziękować za tą śmierć, którą mi podarowałeś wspaniałomyślnie. Żadne do widzenia. Żegnam pana. Tak i trudno uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Myślisz, że ja jestem wariatem? Ale przecież to ona jest szalona. Bo jak może normalny człowiek sam zrezygnować z nieba? Pójdę zweryfikować kolejną osobę. Zanim Ela pogodzi się z tym, co ją spotkało i tu wróci. Bo wróci. Niech ten dzień się... Dzień dobry Państwu, jesteśmy właśnie po przedstawieniu sztuki Trudno Uwierzyć, teatru Mam Teatr. Przedstawienia, które zakończyło się wielkimi brawami publiczności, która była zachwycona sztuką. A ze mną dzisiaj Marzanna Graf i Aleksander Mikołajczak. Dzień witamy, dobry. Witamy. Jest to Wasze przedstawienie już trzecie w Sydney, tak? Czwarte. Czwarte. O, czwarte. To nie jestem dobrze poinformowana. Graliśmy w konsulacie, graliśmy w Plumpton i graliśmy w Marajong. I teraz tu jest czwarte, tak. I jeszcze zdaje się będzie piąte za tydzień. Tak jest. Tak, 8 marca zapraszamy w Dzień Kobiet na godzinę 18 do klubu Polonia. Na znakomite przedstawienie Poślubieni, Pogubieni, które miałam przyjemność oglądać w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to wasz trzeci już rok w Sydney, tak? Oj, piąty. No, piąty. No i znowu jestem niedoinformowana. Ale z tobą przyjaźnimy się trzeci rok i to jest ta ważna rocznica, tak? Dokładnie. Czy przyjedziecie znowu? Mamy taką nadzieję. Musimy najpierw stworzyć odpowiednie sztuki. To nie jest takie łatwe. Tak. Jak ja wiem. Chciałabym tu dodać, proszę Państwa, że autorem wszystkich sztuk jest obecna właśnie tutaj Marzanna Graf, tak, która również wciela się w rolę głównych postaci w tych sztukach. Dzisiejsza była dla mnie niesamowitą niespodzianką. Muszę powiedzieć, że jestem zachwycona tekstem, który nie dość, że bawił, to trzymał w napięciu. Po prostu znakomita. Znakomita gra sytuacyjna, fantastyczna. Tak, to jest taka komedia nieoczywista, ale rzeczywiście ludzie mówią, że na początku każdego aktu, a jest ich 5, mówią do nas, mówią sobie, okej, już wiem, o co chodzi, już wiem. Zaczyna się kolejny akt, o nie, to nie to było. A teraz już wiem. I tak do samego końca, więc jest to fajne dla nas. Bardzo nam się podobało, kiedy w moim rzędzie ja się zorientowałam, że jesteś świętym Piotrem i mówię do koleżanki obok, ach, to święty Piotr, a 2 sekundy później Marta do mnie krzyczy, święty Piotr, ja wiem, no oczywiście, że święty Piotr. To było widać. A to nie było łatwe, ale to piórko przy okularach również doskonały rekwizyt. Czego możemy się spodziewać w przyszłym roku? W przyszłym roku na pewno nie. Chyba nie przyjedziemy, ponieważ zawsze staram się przyjeżdżać i zawsze tak było do tej pory z nowymi sztukami. Zawsze jest coś nowego dla Australijczyków, naszych kochanych rodaków tutaj. I myślę, że to jest... Myślę, że za 2 lata pojawimy się... Chcecie nas podtrzymać w niepewności. Pozwoli, pojawimy się znowu i przedstawimy 2 nowe rzeczy. A
Ale a my będziemy czekać tak jak zawsze na was. Ale i dziękujemy wam serdecznie. Do Polski trzeba powiedzieć. Tak. Sami byliśmy. Także tak, oczywiście bardzo chętnie pozdrawiamy wszystkich, którzy tu w Australii są, przychodzą na nasze spektakle. Jeśli nie teraz, to może będą przychodzić w przyszłości. Pozdrawiamy. Dziękujemy pięknie. Dobrze, prześlę ci na twój prywatny adres mailowy. A, ty wiesz, że Ela dostała petycję w radę? A dlaczego mam się denerwować? A nie, nic mi jeszcze nie mówiłem. Dobra, zapytam. No to na razie. Zaraz cię wyślę. Bo za mało dostaniesz. Mamy tylko jedno życie. Spróbuj przeżyć je właściwie. Ela! Ela! Ja przez ciebie wyląduję w szpitalu psychiatrycznym! To znaczy, że to, co najładniejsze, do państwa najbardziej dotarło. Dziękujemy. Dziękujemy.